Pytanie o to, jak Mateusz pyta, jak udało mi się namówić Rycha, czy Borka, czy znam ich osobiście, czy mieli jakieś ale, żeby udzielić wywiadu. Więc to będą takie może przykłady też osób bardziej jeszcze, które najlepiej się pokazały na moim kanale. Więc mamy Rycha. Z Rychem było tak, że próbowałem chyba z trzech stron się do niego dostać i nie było łatwo. W ogóle tytułem w ogóle tego całej tej mojej opowieści bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy w ogóle pomogli mi w zdobyciu kontaktów do osób, z którymi robiłem wywiady, bo jest ich też trochę. Powiem szczerze, że częściej mi pomagały osoby, które nie znam, niż moi znajomi, niż na tych, których liczyłem. To jest bardzo ciekawe. I dlatego bardzo dziękuję tym osobom, które w ogóle nawet nie znam czasem osobiście, albo znamy się bardzo krótko, mało, więc te osoby często mi pomagały i to jest super, że są w ogóle takie osoby, które są w stanie w ten sposób pomóc. Więc jak udało mi się Rycha namówić, no to też jest dość taka skomplikowana sytuacja. Przez jednego znajomego próbowałem, który mi pisał do niego, czy tam dzwonił, więc też dał mu znać w jaki sposób. Próbowałem pisać sam oficjalnie do niego, to też w jakiś sposób nie przyniosło skutku. No i dzięki temu, że miałem wcześniej właśnie jeden kolega z Ultrasu z Lecha, pomógł mi skontaktować się z Uszolem, tak też pomógł mi skontaktować się, znaczy inaczej, przekazał wiadomość do osoby, która zna się bardzo dobrze z Rychem. Więc jeżeli zaatakowałem go z trzech stron, to wreszcie dostałem wiadomość, żeby napisać do niego jeszcze tego maila i wtedy mi Rychu odpisał. No i jak odpisał, no to też umówiliśmy się już telefonicznie wtedy na ten wywiad, więc było mi już łatwiej, ale nie ukrywam, że było to bardzo trudne i myślę, że też gdyby niektóre koneksje i też niektóre polecenie mnie przez niektóre osoby, że widział od kogo, że tak powiem, jestem, no to mogłoby być bardzo, bardzo ciężko. Z Borkiem wcześniej spotkałem się z Romanem Kołtoniem, a z Romanem Kołtoniem to jest bardzo fajna historia, więc szybciutko Wam opowiem. Byłem na meczu we Francji na Euro, byłem na meczu Polska-Ukraina i miałem akurat taką miejscówkę, że siedziałem zaraz za osobami, które, że tak powiem, redaktorami ze studia Polsatu i właśnie za mną siedział Roman Kołtoń. Także odwróciłem się, zapytałem się, że powiedziałem o moim kanale i tak dalej i Roman powiedział, no jasne, nie ma problemu, dał mi swój numer, wymieniliśmy się i mieliśmy się spotkać na wywiad. No i jak udało mi się już zrobić wywiad z Romanem, tak poprosiłem go po prostu o kontakt do Mateusza. No, ciężko było się dodzwonić, prosiłem go też, żeby przekazał mu informacje, nie odbierał przez bardzo długi czas, no i w którymś momencie wreszcie chyba po nie wiem ilu telefonach, ale kilkudziesięciu spokojnie, prawie codziennie go męczyłem, jak nie odbierał, pisałem SMS-y, nic z tego, wreszcie odebrał ten telefon, więc byłem zaskoczony, że wreszcie któryś telefon odebrał. No i udało nam się umówić. Niestety pierwsze nasze spotkanie nie doszło do skutku, bo był w Poznaniu, ale musiał szybko wyjechać. Ale umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie i już za drugim razem nam się udało. Także Roman po prostu mi pomógł. No i Uszol. Z Uszolem była historia taka, że właśnie skontaktowałem się z nim przez jednego z ultrasów, ponieważ ja go już szukałem. W ogóle szukałem jakiegokolwiek kontaktu do niego i jedna osoba mi właśnie pomogła. Kuba mi pomógł i mega dzięki dla niego za tą pomoc, bo nawet nie spotkaliśmy się, a pomógł mi i z Rychem, i z Uszolem. Ale to, że umówiłem się z Uszolem, to nie było tak hop-siup. Rafał, bardzo w porządku facet, naprawdę super. Powiem szczerze, że wiele wywiadów miałem takich, że było sporo osób, po których spodziewałem się, że to będą super wywiady, super ludzie i w ogóle na pewno będzie fajnie, a okazywało się wręcz odwrotnie. A z osobami, po których najwięcej się bałem, okazywało się, że byli najfajniejsi, więc Rafał, jak to Rafał, potężny facet, więc trochę się obawiałem, jak to w ogóle będzie wyglądało. Zresztą zanim go poznałem, no to też słyszałem sporo historii o nim, więc no miałem pewne obawy.
Więc nasze w ogóle pierwsze spotkanie było zapoznawcze, po to, żeby on zobaczył, kim ja w ogóle jestem, co ja chcę zrobić i o co w ogóle tutaj chodzi. Więc powiedzmy sobie, że spotkaliśmy się na pierwsze 15 minut po to, żeby w ogóle mnie, że tak powiem, sprawdził. Ale jak sprawdził i dowiedział się wszystkiego prawie o mnie, to stwierdziliśmy, że zrobimy ten wywiad. Szkoda trochę, że nie mogę powiedzieć wszystkich rzeczy podczas tego wywiadu, ale uważam, że i tak jest rewelacyjny, więc serdecznie Wam go polecam. Także Rafał, super, super fajny gościu i jestem zresztą zadowolony z tego wywiadu. Następne pytanko to było, czy stresowałem się przed wywiadami ze Stanowskim, Borkiem, Wójcikiem, jak załatwiam wywiady. Jak załatwiam wywiady, to już mniej więcej odpowiedziałem. Kto był najlepszym rozmówcą, najtrudniejszym, z kim chciałbym zrobić wywiady? Jakub pyta. I ile meczów oglądam? Czy stresowałem się przed jakimiś wywiadami? Powiem tak, na początku był największy stres przy moich pierwszych wywiadach. Z każdym, że tak powiem, wywiadem mam coraz mniejszy stres. Z Krzysztofem Stanowskim się stresowałem. Z Borkiem wiadomo. No, to są takie postacie raczej, przy których się stresowałem, ale zazwyczaj mój stres wygląda na takiej zasadzie. Do pierwszego pytania, w ogóle do pierwszych słów, czyli wstęp, pierwsze pytanie i jak zaczynamy rozmowę, wszystko ze mnie schodzi. Ponieważ najtrudniej mi zawsze jest zacząć i później już jest naprawdę luz. Z Januszem Wójcikiem mniejszy stres, bardziej się stresowałem, czy my się spotkamy i czy się on nie spóźni, jak to w ogóle będzie wyglądało, ponieważ jak wiadomo, Janusz Wójcik jest ciężki do skontrolowania, to raczej on kontroluje, więc generalnie było mi tutaj... Ja bardziej się w ogóle stresuję podczas wywiadów, czy wszystko wyjdzie dobrze, czy wszystko się dobrze nagrało, czy dźwięk jest dobry i tak dalej, niż samym wywiadem, ponieważ sam wywiad to już jest dla mnie przyjemność rozmowy z tymi ludźmi. Jeżeli chodzi o moje przygotowywanie się do wywiadów, powiem tak, staram się przygotować zawsze przed, ale głównie chodzi mi o przygotowanie w sposób taki, żeby przygotować ciekawe pytania, takie, które powiedzmy sobie nie zadał nikt albo zadane w inny sposób, tak żeby wyciągnąć szczegół. I na tym mi głównie zależy. Więc to jest jakby kwestia tego, że tak się przygotowuję do wywiadów. Kto był dla mnie najlepszym rozmówcą, najtrudniejszym? Tak jak wspominałem, ja wiele się spodziewałem po osobach, powiedzmy, no nie wiem, tak mówię przykład, Krzysztof Stanowski, nie wiem, miałem takie wrażenie, mówię, no postać, która dzisiaj w dziennikarstwie jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy, jednym z lepszych i sobie myślałem, mówię, no zrobię taki wywiad, fakt, nie przeczytałem wtedy jego książki albo jeszcze jej po prostu nie dostałem, były duże opóźnienia. Ale często miałem do wyboru, albo jadę dzisiaj i robię ten wywiad, bo ja nie jestem z Warszawy i albo zrobię ten wywiad, bo nie mam takich możliwości logistycznych, albo po prostu czekam na tą książkę i przyjadę później, więc stwierdziłem, że tak zrobię. No i powiedzmy sobie, no w porządku, wszystko jakby było ok, ale bardziej na zasadzie zrobienie wywiadu i nic więcej, tak? Nie mieliśmy jakichś tam większych typu stanu mi powiedział, nie wiem, super, fajna robota, czy coś w tym stylu. Zresztą nie oczekuję tego, bo nie oczekiwałem, żeby ktoś mnie tam chwalił. Ale ja nawet chociażbym chciał wysłuchać od niektórych osób porad, na przykład, nie wiem, no stary, to spieprzyłeś, to zrobiłeś fajnie, to okej, okay, możesz to poprawić tamto. No bo to są ludzie, którzy powiedzmy sobie pracują w tym zawodzie. Zresztą Mateusz Borek podczas jak kręciliśmy wywiad, sam powiedział, no, że on na przykład nie korzysta z kartki, więc starałem się zrobić podobnie już od następnych wywiadów, także widzicie, no. W ogóle cały mój kanał polega na tym, że jeżeli ja się do tego nie przygotowywałem, ponieważ nie jestem ani dziennikarzem, jestem amatorem i to było tak, że jak zaczynałem swój kanał, to chodziło mi o to, żeby nie było tak, że ja będę jeszcze pół roku przygotowywał się, chodził na szkolenia czy coś w tym stylu, nie, ja po prostu chciałem zacząć tu i teraz. I zaczynając go, wiedziałem, że będzie na początku do dupy, ale z czasem będę się rozwijał. I mam nadzieję, że Was to też cieszy w jakiś sposób, że podczas tworzenia tego kanału ja też pokazuję Wam, jak sobie zobaczycie mój pierwszy wywiad i zobaczycie ostatnie wywiady, ja pokazuję Wam, że ja też rozwijam się razem z tym kanałem, więc nie jest tak, że to ja już od początku byłem jakimś wielkim dziennikarzem z niesamowitym doświadczeniem. Nie, po prostu jestem amatorem takim jak i powiedzmy wy, jestem osobą zwykłą, która realizuje swoją pasję
i dzięki temu mogę spotykać się z takimi osobami, ale ja też się rozwijam. Staram się uczyć jakichś nowych zachowań, jak robić ten wywiad, jak stworzyć w ogóle te wywiady. Uczę się od osób, z którymi rozmawiam, uczę się od Was, ponieważ wydajecie mi też jakieś komentarze, jak to się ładnie mówi po angielsku, feedback, więc na tym to polegało, żeby ten kanał był, żebym to był ja od początku do końca i żebym ja nikogo nie musiał udawać i mam nadzieję, że to się sprawdza i to było moim głównym założeniem, żebyście Wy widzieli mnie prawdziwego, a nie gościa, który powiedzmy sobie tam udaje wielkiego dziennikarza. A sami widzicie, że ja też zmieniam się z tym kanałem. Z kim chciałbym zrobić wywiad, a na razie mi się nie udało. Tomek Hajto, ciężko się bardzo dostać. Twaro na pewno. Chłopaki z kadry. Zbigniew Boniek, Adam Nawałka, Lewandowski, Krychowiak, Błaszczykowski, Glik. No mnóstwo osób, raczej ten top gdzieś tam, który jest najbardziej na topie. Wiecie, no to chodzi o to, żeby po prostu oni chcieli się ze mną umówić, bo kontakt do nich to jest akurat, można powiedzieć, mniejszy problem niż to, żeby po prostu oni się chcieli umówić. Ile meczów oglądam w tygodniu? Szczerze? Nie wiem, no różnie bywa. Są nawet tygodnie, w którym nie obejrzę żadnego meczu i bardziej patrzę relacje, skróty, bo po prostu ja często nie mam czasu. W tygodniu mam go bardzo mało, ponieważ mam pracę, mam swoje zajęcia poza pracą, też dużo trenuję, więc naprawdę wracam do domu i mam, nie wiem, godzinę, dwie, max trzy na to, żeby w ogóle posiedzieć i chwilę odpocząć. Jak jest Liga Mistrzów czy cokolwiek w tygodniu, no to staram się to obejrzeć. No i ewentualnie weekendowo, jak gotuję obiady, to sobie załączam z boku i leci mecz, więc nie wiem, max 3, 2, czasem 1. Chciałbym robić tego więcej, ale mówię, po prostu nie mogę sobie jeszcze na tą chwilę na to pozwolić. Z jakimi osobami trzema chciałbym przeprowadzić wywiad? Jeżeli zrobię wywiad kiedykolwiek z Erikiem Cantoną, to myślę, że zamknę ten kanał i będę już szczęśliwy, ponieważ spełnię swoje marzenie. To tak trochę żartując, ale nie, serio, no to jest moje marzenie. Gdyby mi się udało to zrealizować, to super. W Polsce, no to tak jak mówiłem, jest sporo osób, ale jakby moim głównym celem i marzeniem jest robienie z osobami z zagranicy i nie ukrywam, że wiadomo, że to wtedy by były osoby, które oglądałem w telewizji, które widzisz, no gdyby mi się udało, nie wiem, z Erikiem Cantoną, nie wiem, z Fergusonem i dla przykładu z Mourinho, wszyscy związani z Manchesterem, to by było pięknie, tak? No bo to są ciekawe osobowości. Zresztą no, jest tyle osób za granicą, z którymi można było porozmawiać. Po prostu pytanie, do jakich osób będzie dostęp i z takimi osobami będę robił wywiady, także jeżeli już zrobię kogoś, kogo znają wszyscy na świecie, i to myślę, że to będzie spełnieniem tego kanału i powiem wtedy tak, osiągnąłem to, co chciałem. To będzie dla mnie jakby najważniejsze. Czy kiedyś, Wojtek pyta, czy kiedyś trenowałem, jak zaczęła się moja przygoda z piłką, pod czym okiem, swoim dorobku, jakieś sukcesy. Tak, grałem w piłkę, żeby Wam powiedzieć to, od 98 roku. No mniej więcej tyle lat, znaczy przepraszam, no miałem przerwę, tyle lat jakby grałem w piłkę, ale czynnie skończyłem na trzecim roku czy czwartym studiów, to już powiedzmy sobie tam miałem przerwę i teraz od 2-3 lat wróciłem do takiego amatorskiego grania. Zaczynałem w miejscowości Łask, bo stamtąd pochodzę, jest to mała miejscowość pod Łodzią, tam grałem w miejscowym klubie Kora Błask pod okiem Andrzeja Maryi i Grzegorza Stolarka. To byli moi pierwsi trenerzy. No i później, jako że pojawiła się opcja na studia, no bo chciałem wyjechać na studia, no to trenowałem tutaj w podpoznańskich klubach i w Swarzędzu i w Kórniku. Także ta moja kariera, to, że sobie kopałem piłkę, nic większego z tego nie wynikło. Może też w kwestii bardziej, może też dlatego, że ja nie postawiłem 100%, bo jeszcze mimo wszystko chciałem w jakiś sposób się zabezpieczyć, ale to też pewnie nie było takich umiejętności, żeby to wszystko zrealizować.
Czy większych sukcesów? Nie, większych sukcesów jakichś nie miałem. Jakieś tam turnieje, mistrzostwa i te duperele. Na jakimś najwyższym szczeblu to nie grałem. Czwarta czy okręgówka to tak najwyżej gdzieś tam. Z trzecią ligą trenowałem, z Adamem Topolskim. Jako trenerem trenowałem sobie, ale to mogę tyle powiedzieć. Czy chciałbym z kimś w duecie, czy chciałbym komentować? I z kimś w duecie. Nie wiem, czy chciałbym komentować. Nigdy tego nie próbowałem i nie miałem okazji nawet. Ciężko mi powiedzieć. Gadać lubię. Mógłbym pewnie spróbować i ciekawy byłbym. Bardziej właśnie boję się o mój język. Nie mam tego opanowanego. Jak sami widzicie, często gdzieś tam, o właśnie, powtarzam takie jakieś głupie słówka, mówię jakieś takie rzeczy, które są, źle się ich słucha. Ale gdybym miał możliwość, to nie, Tomek Haj to myślę, że nie, ale Mateusz Borek, tak, no bo Mateusz Borek to dla mnie taka osoba naprawdę, która jest top, top, jeżeli chodzi jako dziennikarz może bardziej nie, jako komentator, jako konferencjer i osoba do prowadzenia różnego rodzaju eventów, zdarzeń. Naprawdę go podziwiam. Wiadomo, Twaro to też super osoba, jeżeli chodzi o komentowanie. Także te dwie osoby, gdybym miał kiedyś możliwość z nimi skomentowania, to ludzie. Może mniej Szpakowski, ale pewnie bym się mylił podobnie jak Szpakowski. Także byłoby śmiesznie. Mamy jeszcze jakieś pytania. Tak. O swojej przygodzie z piłką opowiedziałem. Grałem trochę u siebie w miejscowości, dopóki nie wyjechałem na studia. Na jakim szczeblu? Raczej okręgówka, trzecia liga, z trzecią ligą trenowałem, w sumie nie zagrałem nic. I tak później raczej to już było takie kręcenie się gdzieś tam wokół okręgówki, ponieważ no też nie miałem w żaden sposób jakichś tam większych możliwości. Z kimś ciekawym, przeciwko komuś ciekawemu grałem. Przyznam, że teraz nie przypominam sobie, no miałem okazję, mówię, że mnie trenował Adam Topolski. Ja coś tam zawodnicy już po karierze może gdzieś byli, ale nikt z takich znanych, także tutaj nawet was niczym nie zaskoczę. Adrian, dlaczego Manchester? I czy ktoś odmówił mi wywiadów? No Manchester, tak jak już wspomniałem, no tak jak większość osób prawdopodobnie zaczyna się od tego, że dostajecie pierwszą koszulkę, jak jesteście mali i z tym klubem się utożsamiacie. U mnie trafiło na Manchester United, na Erika Cantona i ja nie zmieniłem klubu nigdy. Polskim klubom nie kibicuję, miałem różne epizody w swoim życiu, jeżeli chodzi o polskie kluby, ale można powiedzieć, że scena klubowa, kibicowska czy jakakolwiek skutecznie mnie do tego zniechęciła. Ja mogę sympatyzować z niektórymi drużynami, interesuję się polską piłką, ale nie, raczej nie jestem tak, żebym komukolwiek kibicował. Staram się od tego jak najdalej. Jak wiecie, w Polsce to jeden na drugiego najeżdża i więcej z tego problemów niż cokolwiek, ale Manchester United od zawsze był w moim sercu i Eric Cantona i mówię, Manchester byłem, żeby nie było, że jestem tylko kibicem, który ogląda w telewizji, byłem też na meczu. Fakt, że dość późno, bo byłem w tamtym roku, miałem okazję być na Old Trafford. Wszystko zwiedziłem, zobaczyłem, spełniłem też swoje marzenie, ponieważ to było dla mnie bardzo ważne. I to jest dla mnie najważniejszy klub, bo po prostu się z nim mocno utożsamiam w jakiś sposób. Się utożsamiam, bo wiele się z tym wiąże, jakichś tam moich nawet prywatnych spraw, tak? To, że Cantona na mnie mówili, to, że gdzieś tam miałem właśnie wszystko, co związane z Manchesterem od początku, jak byłem mały, wszystkie gadżety, koszulki, plakaty, tak, Manchester United, więc tak to wyglądało. Czy ktoś odmówił mi wywiadu? No jest kilka takich osób, które odmawia wywiadów, nie chce ich udzielać. Ja myślę, że na ten temat mógłbym raczej udzielić oddzielny odcinek, ale nie było nigdy tak, że ktoś powiedział, nie stary, że nie, bo tobie nie udzielę, tylko bardziej chodziło o to, że ja nie udzielam wywiadów. Teraz dziennikarze generalnie, ponieważ jest taki boom, nie wiem czemu wszyscy robią z dziennikarzami i cieszy się to większą popularnością niż z piłkarzami,
do kilku dziennikarzy mi powiedział, że nie udziela, ponieważ są dziennikarzami i to oni powinni udzielać, robić wywiady. No i tak, tak w większości przypadków to wygląda z dziennikarzami. A teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale myślę, że jeżeli już to coś tam, jak ktoś mnie mega wkurzy, to nagram o tym odcinek i powiem, kto jest niesympatyczny, nie udziela wywiadów i albo traktuje mnie z góry. Ja na pewno mam tą trudność, że nie jestem, mówię, ani znany, nikt za mną nie stoi, nie mam kanału, który ma olbrzymią popularność póki co, więc nie mam też takiej siły przebicia. Jedyne, czym mogę, to to, że zrobiłem już prawie 30 wywiadów w sumie. I tym mogę w jakiś sposób zachęcać swoją ambicją i tak dalej, i tak dalej. Także to jest w jakiś sposób przekonujące. No trzeba się postarać, żeby ktoś ci nie odmówił, ale zdarzają się i tacy. Czy chciałem komentować? Czy miałem propozycje? Nie, nie miałem żadnych propozycji. Myślę, że mówię, nie mam na tyle dużego zasięgu póki co, żeby w ogóle ktoś jeszcze się mną zainteresował. Więc żadnej propozycji po prostu nie było. Czekam na propozycję. A z kim chciałbym? No przyznaję, że naprawdę fajne i dobre wrażenie robi stacja Eleven, bo pracują tam osoby młode, ambitne. Zresztą Tomka Ćwiąkałę miałem okazję poznać. Mateusz Święcicki też wydaje się bardzo sympatyczną osobą. Widać, że mają młody skład, także jest to ciekawa stacja. Kanal Plus możliwe, że też. No, ciężko mi powiedzieć, ale to Eleven jest takie bardzo, mówię, takie interesujące. Czy chciałbym komentować, to już wspominałem. Nie miałem okazji nigdy. Mógłbym spróbować, ale to wiecie, bez przygotowania, bez możliwości. Jeżeli nigdy nie próbowałem nawet, to też nie ma co się za to brać. Myślę, że wolałbym robić to, co robię, czyli wywiady i gdzieś tam bardziej studio niż komentowanie. Ale może będę miał jakąś okazję, to sobie spróbuję. Następne pytanie, czy próbowałeś szukać pracy? To trochę inne pytanie. Przegląd, Kanal Plus, Polsat czy TVP? Czy próbowałem szukać? Oficjalnie nie próbowałem w ogóle szukać, ponieważ ja mam pracę. Niezwiązaną niestety z tym, co robię. To jest moje tylko dodatkowe zajęcie. Niestety. I mówię, nie wysyłałem żadnych CV, nie szukałem w ten sposób pracy, ale nie ukrywam, że zapytałem, czy Romana, czy pytałem Tomka Ćwiąka w ogóle o tego typu możliwości. Ponieważ przyznam szczerze, że chciałbym robić ten kanał nadal i żeby to było coś, co jest mojego, ale gdybym miał możliwość przykładowo rzucić pracę, zostawić tą pracę na rzecz czegoś zbliżonego, żeby być w tym środowisku, być w sporcie, to jak najbardziej. Jak najbardziej bym chciał, ale mówię, nieoficjalnie nie szukałem, niestety no gdzieś tam mówię, podpytywałem, ale to raczej takich możliwości nie było, wiecie, no to bardziej na zasadzie pewnie musiałbym iść tam na staż i tak dalej, a niestety no to jest w mojej sytuacji niestety bardzo trudne, żeby rzucić pracę, iść na staż, w którym nie dostaniesz pieniędzy, a ja nie mam pracy, powiedzmy sobie, źle płatnej, więc mam swoje obowiązki, mam swoje życie prywatne i ciężko by mi było rzucić po prostu, żeby nie zarabiać przez jakiś czas. Nie jestem studentem już, więc też muszę, powiedzmy, utrzymywać się jakoś. Także nie ma za bardzo możliwości. Liczę, że może, nie wiem, może dzięki temu kanałowi też w jakiś sposób się załapię gdzieś do tych mediów. Jeżeli byłaby szansa, czemu nie? Chciałbym po prostu zajmować się tym. Może nie tylko i wyłącznie, ale jeżeli miałbym robić coś jeszcze poza tym, to chciałbym, żeby to było związane również z sportem, żebym był w tym środowisku, żebym był z tymi ludźmi, żebym miał możliwości. To by było naprawdę coś fascynującego. Czym zajmuję się na co dzień? Patryk pyta. No właśnie, mówię, mam pracę na co dzień. Pracuję w trochę innej branży, w branży medycznej, więc kompletnie jest to coś innego, niezwiązanego. No i nie mogę sobie pozwolić niestety na to, żeby ten kanał, temu kanałowi poświęcić 100% swojego czasu. Robię to tylko i wyłącznie, jak mam chwilę wolną, a że mam ich mało, no to tak to się kończy, że nie mam czasu dla Was nagrać jakiegoś materiału, filmiku, a mam mnóstwo pomysłów, które chciałbym jeszcze zrealizować.
i muszę to robić po pierwsze bardzo szybko, szybki pomysł, szybka realizacja, robić to sam. Nie stoi za mną żaden sztab ludzi. Przy wywiadach do tamtej pory, przez jakiś okres czasu, dopóki nie kupiłem swojego sprzętu, zawsze korzystałem z pomocy, z kilkoma osobami współpracowałem, bo to nie była jedna osoba. Przez ten okres tych wywiadów przewinęło się troszkę tych osób, ale postanowiłem, że no, ze względu też można powiedzieć na obniżenie kosztów realizacji tych wywiadów, kupiłem sam swój sprzęt, zainwestowałem pieniądze, ale za to mogę realizować je sam. No ale to wiadomo, też jest utrudnienie, ponieważ muszę teraz to wszystko robić samemu. No bo też jak korzystałem z czyjejś pomocy, to nikt nie robił tego za darmo i tak robili to poniżej stawek, powiedzmy sobie, które w ogóle biorą, więc mega dzięki dla tych wszystkich osób, które mi pomagały do tej pory. Ale no niestety, no, realizuję to sam, wszystko robię sam, czasu mam mało, ponieważ jest praca, poza tym jeszcze trenuję, siłownia, zdarza się siłownia, znaczy jakiś okres czasu poświęciłem tylko na treningi siłowni, ponieważ też gdzieś tam startowałem nawet w zawodach, więc przez jakiś okres odpuściłem w ogóle piłkę, teraz wróciłem do piłki, gram w piłkę, więc mówię, jak nie siłownia, to treningi piłki nożnej, mecze, sparingi, mimo że to jest jakiś tam najniższy poziom rozgrywek, to nadal się poświęcam, bo sprawia mi to olbrzymią przyjemność, olbrzymią radość. Złoci Złotkowo, zapraszam do śledzenia. Więc mówię, praca, treningi, jak mam wolny czas, to jest najczęściej weekend, więc jeżeli mam możliwość, powiedzmy sobie, to muszę jechać do Warszawy, też przetransportować się tam, wszystko ogarnąć. No i jak już jadę do tej Warszawy, to staram się zrobić chociaż ze dwa wywiady, żeby nie wrócić z pustymi rękoma. Wierzcie mi, że to nie jest prosta sprawa wszystko samemu realizować, ale staram się i mam nadzieję, że to doceniacie. Dlatego wierzcie mi, że też zależy mi na tych subskrypcjach, zależy mi na waszej aktywności, zależy mi na tym, żeby jak najbardziej rozszedł się ten kanał po sieci. I trochę mi po prostu w jakiś sposób, ja może mi, dlatego że mi bardzo zależy na tym kanale, jest mi czasem żal, że powiedzmy są materiały, filmy, czy są takie filmiki, które w sieci, które powiedzmy sobie, no nie mają jakiejś większej wartości, a mają niesamowite oglądalności, mają mnóstwo widzów, a ja myślę, że wkładam w to swoje serce, staram się jak najwięcej dać od siebie, a mimo wszystko póki co jeszcze się to nie przełożyło na takie liczby, które bym chciał, ale nie poddaję się, wierzę, że to wreszcie mi się uda, także po prostu jeżeli macie możliwości w jakiś sposób jeszcze, żeby tutaj wpłynąć na to, żeby przyciągnąć więcej osób, to śmiało proponujcie ten kanał i wszystkie moje wywiady innym osobom, zapraszajcie ich. Ja ze swojej strony na pewno mogę zagwarantować, że im was będzie więcej, tym więcej będzie materiałów na kanale. No i zresztą co? No, wielkie dzięki za oglądanie, za subskrybowanie, za aktywność. Zapraszam przede wszystkim na moje social media, na Facebooka, na Twittera, bo tam informuję was o wszystkich rzeczach, które się dzieją na bieżąco. Materiał wyszedł dość długi. Ale mam nadzieję, że chociaż po części rozwiałem jakieś wasze wątpliwości, odpowiedziałem na wasze pytania, rozgadałem się niesamowicie. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam i do zobaczenia.